Magda Rzekowska, witam Państwa. Jeszcze w najbliższych godzinach na pogodę w kraju wpływać będzie wyż z nad Europy Środkowo-Wschodniej i z nad wschodniej części kontynentu. Następnie jego miejsce zajmie Zatoka Niżowa i te oto fronty. Popłynie chłodne i wilgotne powietrze. Zarówno późnym wieczorem, jak i w pierwszej części nocy największe zachmurzenie będzie na północy i na zachodzie. Na zachodzie Pomorza też opady deszczu lub mżawki. W kolejnych godzinach zachmurzenie duże, nawet całkowite na zachodzie oraz na krańcach wschodnich i na Pomorzu. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. W drugiej części nocy na Pomorzu Zachodnim opady deszczu i mżawki, a na Podlasiu i Polesiu te opady zaczną zamieniać się w deszcz ze śniegiem i w deszcz. Nad ranem na termometrach od 0 lub 1 stopnia nad samym morzem do minus 6 w górach. W centrum kraju minus 2, minus 3 stopni. Wiatr będzie z południa słabo i umiarkowanie. Również jutro przeważać będzie pochmurna pogoda, opady deszczu na Pomorzu i północy Wielkopolski. Natomiast po południu w górach na Pogórzu może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach oczywiście zróżnicowane wartości, w górach 0, a cieplej, znacznie cieplej będzie na krańcach północnych, tam do 4-5 stopni. Nadal wiatr będzie z południa słabo i umiarkowanie. W najbliższych godzinach w regionie stopniowy wzrost zachmurzenia, w drugiej części nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. O poranku do minus 2, minus 3 stopni. Jutro już niewiele przejaśnień, przy czym szansa na te przejaśnienia w części wschodniej. W dzień na termometrach tylko 1 lub 2 stopnie, wiatr południowy słaby i umiarkowany. W tych najbliższych godzinach czeka nas znaczny spadek ciśnienia. Jutro w południe barometry pokażą 994 hektopaskale. W piątek zachmurzenie duże na północy i wschodzie, może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Od minus 1 stopnia nad ranem do 2 lub 3 w ciągu dnia. W sobotę od rana pochmurna, po południu w całym regionie deszczowa pogoda. Od 0 nad ranem do 3 lub 5 stopni w sobotnie popołudnie. W niedzielę chmury, po południu opady deszczu i mrzawki. Dokuczać będzie nam silny wiatr, ale będzie cieplej. W niedzielne popołudnie od 5 do 7 stopni. No ale niestety ten silny wiatr zacznie dokuczać nam już w piątkowe popołudnie, a zatem temperatura odczuwalna w drugiej połowie tygodnia może być znacznie niższa od rzeczywistej. No niestety, takie są już kaprysy późno jesiennej pogody. Do zobaczenia.